Witajcie, Nizi z tej strony, Pat TV. No i co, mamy czwartą część już Maxa Payne'a w naszej serii Gramy. Ostatnio walczyliśmy tutaj z rzezimieszkami na dachu, żeby uratować właśnie tą dziewczynę. Jest, udało się, pięknie. Żyje, nie ma kolejnych bandziorów, więc myślę, że jest dobrze. No, już chyba wiemy, że to jakiś romans się klei, tak. Seems like I wasn't the only guy around here who had taken his eye off the ball. Are you okay? My weakness was the drink. Paso's was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone, and part of me wished I was too. No, ale tu dziewczyny dalej nie ma i mamy zgryza. No tak, klasyczny sposób radzenia sobie problemów Maxa. Znowu jakieś prochy i woda. Trzeba przyznać, że Rockstar naprawdę tutaj poszalał z wizualną stroną, bardzo mi się podoba. No i co? No i mamy część trzecią, czy tam chapter trzeci. Czyli chłopakom chodziło o okup, jednak kasa. Dobra. Father made a lot of money. We have always been targets. We all know that. But much as it pains me, I don't see we have a choice. Maybe after we pay, we find out who did it. We have them. But we all know what I'm saying. Who do you think is targeting your family? Haters. Who can say? Life in this country is not easy, you can see that. I try to do business the right way, but that's not always possible. Of course I made enemies, but I've also paid a lot of bribes. I have no idea. It's probably that street gang trying to get a meet. I don't know. No i co, well, ciekawe, czy zapłacą to, no? Comando Sombra. They're not from any of the favelas around here. They're linked to the drug business now. What have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loads money. I just want my wife back. We can take the money to them. Czyli pachnie problemami. No i co? Jesteśmy na jakimś wielkim stadionie. Chłopaki już są pogotowe. No ale znając Maxa, to się tak pięknie i gładko nie skończy. No, już widzę, że jakieś niepotrzebne emocje i napięcia. Dobra. No, jesteśmy teraz bezbronni. Miejmy nadzieję, że Max zna jakieś czas karate. Dobra, kasa jest. Chłopaki, jacyś nerwowi. O! Chyba. No, nie tylko my chcemy tą kasę. To nie tylko oni chcą tą kasę. Widzę, że się grubsza jatka zaczyna. Oberwaliśmy troszkę. No i dobra. Nie wyglądamy zbyt pięknie i romantycznie. No, tam lecimy. Snajper tutaj morduje wszystkich. Udało się. Dobra. Wyglądamy romantycznie. I've been shot more times than I could remember, but this felt different.
Maybe fate was sending me a message, trying to tell me my luck was finally about to run out. Or maybe I just severed an artery and was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Either way, I was failing fast. No, czyli Max nam tutaj się żali, że szybko mu krew upływa i coś tak nie do końca się dobrze czuje. No, ale widzę, że też kolega Raul jednego ubił. Czyli jedną spluwę mamy. Dobra. That raised our chances of survival all the way from nil to slim. Quick as you can. Szybciej się nie da, proszę pana. Kolega tutaj, który czmychnął z gotową, gdzieś jest za winklem. Albo przynajmniej tędy szedł. No. A co mam biegać w takim stanie? No na litość boską. My blood-stained 401k. A chance to drink for free while chaperoning socialites round town and making sure the poor people didn't get too close. The brochure sure didn't mention any of this shit. Czyli tutaj piękna emerytura Maxa nie do końca układa się po jego myśli. Dzięki spalom kamienu musiał trochę poczekać. No, tam coś się czai. Dobra. Fajnie być nazwanym dziadkiem. Dobra. W piłkarskim mieście powiedzieć, że sport jest bez sensu. Czyżbyśmy się bawili w małą szwaczkę? No dobra. No jednak bez. So what now? We make sure that the right clowns get the money. Who the hell do you think that was? Tried to gate crash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Anyone with access to high-powered sniper rifles and trained killers. That's pretty much everyone. Great. To fajne miasto. Każdy ma dostęp do broni snajperskiej. So what now, Einstein? I wyszkolonych komandosów. Get these Comando Sombra their money. Make sure they know we did not try to trick them otherwise. Fabiana, she won't come back in such good shape. No i jak na zawołanie pojawiają się uzbrojone karki. Nie ma co czekać, eliminujemy badziewie. Dawaj do tego. Nie, jeszcze Ryszard, jednego mnie i jeszcze jednego. Możesz tu. O, pięknie, wkroczę. Prawie jeszcze dwa się... Trzej, o, ty w mordę. No i dobra. Jeden, jeden. Gasiliśmy światło. No nie napije się Sprite'a, kolega. Bo lodówka zgasła. Dobra, jeszcze kolega Sprite'ik został. No i gdzieś... O! Cholerny świat. No dobra, gdzieś to jeszcze musimy go przyczaić. Bullet time i zobaczmy co, nie? Ciach, dostał. Pięknie, w oczko. Może być. No i kolega chyba w piłkę chciał z nami pograć, ale nie wyszło. No dobra, to lecimy. Zobaczymy co będzie dalej. Klasycznie zbieramy graty, bo to podstawa. Ulubiony shotgun. No co, sprawdzimy, czy coś jeszcze zostało.
No to sru. No tak, klasyczne. Jak gram bohaterem, zawsze musi przyciskać guziki. No i moje pytanie to jest takie do was, czy chcielibyście, żebym wam pomagał w jakiś sposób tłumaczyć cutscenki, ponieważ niestety Cenega obiecała polski patch z polską wersją, ale jeszcze nie ma go na PSN, więc na razie są tylko napisy po angielsku. No tak jak mówię, jeżeli byście chcieli, żeby wam pomóc z tłumaczeniami albo jakby streszczać fabułę o tym, co gadają, no to nie ma najmniejszego problemu, możemy się tak umówić. O, tutaj chcieliśmy strzelić w kolanko, myśleliśmy, że to pomoże w przesłuchaniu, ale coś kurde nie wyszło. Dobra, koledzy przyszli, to teraz trzeba się rozprawić tutaj z towarzystwem. No i który to? Małpiszę do mnie strzelał. Który to? No, już tu. Dostał. Dobra. No to co? Zastrzeliśmy swojego. No, co za dno. No dobra. Się nam Raul w linii ognia kurde wstrzelił, chłopak. No już nie będziemy do niego strzelali, zobaczymy co nam powie. Gdybym tylko znał hiszpański, chętnie bym wam to przetłumaczył, ale niestety tak dobry nie jestem. Trouxemos o dinheiro! Ai, ai, heads up! Here comes Fred! Skitramy się zaledwo. I teraz się... Dobra, Raul, nie wychylaj, bo będzie bolało. No i dobra, gdzie się tu? Tu się skitra. Chodź tu, chodź tu. Aż kurczę, ten bullet time to taki mocny, jakiś nieużyty. Dostał, pięknie. Co tam jeszcze? Jakiś jeszcze jeden rysia został, za kontuarkiem. No dobra, to co, polecimy chyba na Johna Rambo. Dajesz, 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 lecimy. Jest, pięknie. Za to mamy. No dobra, ale dostał. Something tells me we're heading in the right direction. Straight on here, I'll cover you. Uzi weźmiemy, wzięliśmy, dobra, jest. Moje ulubione, żeby nie było. Coś tu jeszcze znajdziemy. No, to o czym mówiłem. Kawałek złotego Uzi. No i lecimy. Tylko czekać, jak wypadnie chmara. No i o wilku mowa. No, żeby cię... Boleśnie, boleśnie. No, do dentysty to już chłop nie pójdzie. It had been a very long time since I'd had one of either. Dobra, znaleźliśmy jakieś tablety. To na pewno nam pomoże. No i co? I tak jak ostatnio, w tym momencie byśmy już zakończyli. I co? Czekajcie w takim razie na kolejną część. Trzymajcie się. Na razie. Pozdrawiam.